Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę o tych roślinkach bardziej kłopotliwych, które musimy wykopywać na zimę. No zobaczcie, że mimo że takie piękne, jest połowa października, mimo że jeszcze tak pięknie kwitną, przyjdzie pierwszy mróz znaczący, minus 2, minus 3, i te kwiaty całe aż do ziemi szczarnieją. No i trzeba je wykopać, bo jak trafi mróz większy, minus 5, minus 10, gdy ziemia zamarznie, one zamarzną razem z nią i po rozmarznięciu z korzeni zrobi się błoto. Korzenie u tych roślin to bulwy, z których po prostu się te kwiaty głównie rozmnaża. Przechowujemy je w wiaderkach, w skrzynkach, lekko tylko otrząśniętej ziemi. Połowa ziemi trzymającej się korzenia zostawiamy, tak żeby odrobinę tej wilgoci przez całą zimę miały. Tak, wykopujemy także kanny, czyli paciorecinki. Tu posadzony cały rząd nad nowym stawem. Wyrosły prawie 2 metry. No ale cóż, przyjdzie dzień, w którym zmarzną i zostaną tylko kłącze. Kłącze, jeżeli byśmy zostawili, zmarzną tak samo jak ziemniaki. A szkoda. Pięknie całe lato kwitły, od sierpnia praktycznie do końca września. Teraz już tych kwiatków prawie nie widać, zostały owoce. Teraz kwitną astry bylinowe. Przy okazji pokażę brzeg nowego stawu, który kopałem w grudniu. No i cóż, wszystkie te kanny będę kopał. Jeszcze chwilkę, mamy początek października. Myślę, że koło 1 listopada przyjdzie taki mróz, że już to wszystko zmarznie. Wtedy wykopię je i włożę do worków jutowych. Wstawię do nieogrzewanego garażu. Tam, gdzie temperatura nigdy nie spada poniżej zera. No jesień, jak słychać, pełną parą. Kopiemy także kalię. Tak, piękne bordowe. Ładnie kwitły. Choć dopiero mam je pierwszy rok. Mam ich kilka. I też je trzeba wykopać, bo też zmarzną. Je też można na luźno włożyć do kartonów, skrzyneczek, albo posadzić od razu do jakichś dojniczek. Będzie nam wtedy wygodniej już wiosną, lutym, marcu postawić gdzieś na parapecie albo w ciepłym, widnym pomieszczeniu, tak żeby je troszeczkę podpędzić, bo jak zauważyłem, to one potem bardzo późno kwitną i zanim ruszy ten rozwój, to już mamy połowę czerwca. A tak, gdy je podpędzimy, efekt będzie na pewno ładniejszy. Także dobrze by było je nawet posadzić do doniczek. Warto też, tak jak kalię, wykopać hortensje. Te ogrodowe, zwłaszcza te, które przez 2-3 lata nie dały nam żadnego kwiatka. Co widać? Ani pół, ani świateczkę. Hortensja kupiona gdzieś w sklepie, posadzana. Może nie jest stworzona do naszego klimatu. Warto ją teraz przesadzić do donicy, przechować przez zimę w garażu, potem zacząć wystawiać w marcu, kwietniu, chować przed przymrozkami. Te pędy, o ile przeżyją, wszystkie będą zakończone olbrzymim kwiatem. Potem taką hortensję już w maju, po przymrozkach, możemy nawet z tą dużą donicą wkopać
do ziemi i niech sobie rośnie do następnej jesieni. Tu następna taka hortensja o ozdobnych liściach. Też w tym roku nie wydała żadnego kwiatu. Zimy nie było, a jednak zmarzła przez wiosenne przymrozki do samej ziemi i nie kwitła. A też pięknie kwitnie. Ma specyficzny kwiatek, który warto oprócz tych liści też popodziwiać. W tym roku wykopię je obydwie i spróbuję przechować w moim garażu, bo samochodu brak, nie wstawię. O, i mam już roślinki przykładowe wykopane. To jest kłącze bulwa dali. Widać, że są tu te kulki. Reszta ziemi przy korzonkach drobnych zostaje, żeby zachować odrobinę wilgoci i minerałków, żeby nam to po prostu nie pomarszczyło się do wiosny. I do wiaderka, i do przechowywania. 2-3 warstwy takich kłączy możemy na siebie położyć. Mieczyki tak samo po oberwaniu tych części nadziemnych, tak oczyszczeniu z tych starych łusek, żeby to nie pleśniało, lekkim przesuszeniu. Też do wiaderka, do kartonu i do przechowalni, czyli do pomieszczenia bez mrozu, ale chłodnego i dosyć suchego. Kalia, jak widać, już wykopana w doniczce. Ma jeszcze piękne liście. Miała piękne korzenie, ładnie się ukorzeniła. Niech jeszcze sobie postoi. Na zewnątrz dopiero jest połowa października. Z momentem wystąpienia większych przymrozków obcinamy te liście, o ile same nie oblecą. I też wstawiamy do pomieszczenia. Już mamy jedną pracę z głowy, że kalia jest w doniczce i tylko wystarczy w lutym zacząć podlewać. Trochę nawozu wpłynie i ona będzie startowała. Jak ją wysadzimy, ma już być taka duża jak teraz. Będzie miała piękne liście. Już w połowie marca, jak piękne dni, możemy wystawiać w cień trochę na dworzu, żeby się hartowała. I wtedy nam dużo szybciej zakwitnie. Tak samo możemy postępować ze wszelkiego rodzaju begoniami królewskimi, czyli takimi, które tworzą bulwy. Tu wykopałem już hortensję, jak widać, olbrzymia pędy, bardzo grube, piękne, ale jeszcze nigdy nie miała kwiatów. Wszystkie pędy co roku marzną, schną, a jest to hortensja, która kwitnie na dwuletnich pędach, czyli te pędy muszą przeżyć, żeby roślinka zakwitła. Liście, jak u tytoniu, olbrzymie, ale co z tego, jak nie ma kwiatów, żeby te liście chociaż były czerwone albo różowe. I powiedziałem sobie, że koniec. W tym roku będzie zimowała w garażu, czyli w pomieszczeniu bez mrozu. Z dwoma oknami jeszcze będzie miała taką wygodę. Tak będę ją trzymał do końca marca. Potem już będzie widać pierwsze objawy wzrostu i będzie można wystawiać, jak nie będzie mrozu, na zewnątrz. Chociaż na dzień, tak żeby te pierwsze pączki, listki dostały więcej światła. Potem można i w nocy już w kwietniu, ale jak tylko jest obawa, że już wieczorem tylko plus 5 stopni, że będzie przymrozek, to chowamy na noc po prostu do pomieszczenia. Wystawiamy na dobre dopiero w maju i może nam kwitnąć w donicy po zasileniu, albo wkopujemy ją z powrotem do gruntu. Ona tu będzie miała do wiosny pięknie zawiązaną z powrotem bryłkę i będzie ok. Możemy też doniczkę zagłębić, jeżeli ładna, do połowy ziemi. Niech sobie rośnie tak całe lato i potem będzie łatwo nam wykopać ją z powrotem i zabrać do garażu. I gwarantuję wam, że kwiatów będzie moc. Ile pędów, tyle kwiatów. No tu jeszcze mamy begonie
królewskie i inne, które mają bulwy, które wytwarzają bulwy, czyli formę przetrwalnikową rośliny, która nam pięknie powschodzi. O, i tu już był przymrozek. Tak, i możemy ułamać te gałęzie. O, tak. Śmiało. Pokrzywę też wyrywamy. O, i tu już mamy bulwę pod wierzchem, tu jest druga. I ładnie to teraz po prostu do pomieszczenia, bo za kilka dni, gdy przyjdzie większy mróz, nie dość, że te gałęzie, ale jeszcze ta bulwa zmarznie. A tak po prostu stawiamy ją za te drzwi, na drugą stronę mocy. W lutym można już zacząć podlewać, nawozić, podpędzić, tak żeby wcześniej na wiosnę już zaczynała kwitnąć.